Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen szykuje niekorzystną dla Polski rewolucję budżetową. Będzie się musiał z nią zmierzyć polski komisarz Piotr Serafin. Z dokumentu, który widziała Rzeczpospolita, wynika, że Ursula von der Leyen chce demontażu polityki regionalnej. To byłaby katastrofa dla Polski. Jesteśmy uratowani. Zdążyliśmy. Teraz wszystko w rękach Tuska i von der Leyen. Pani Ursula von der Leyen załatwi za chwilę to, że to straszenie przez TVN Polaków, że polexit to jest coś strasznego i za tym kryje się czarna dziura, przestanie kogokolwiek straszyć, bo jeżeli już pojawiają się sondaże w Wielkiej Brytanii, że oni wcale, chociaż na początku był taki blady strach, że wyszliśmy z Unii, co dalej, może jednak przeszarżowaliśmy, no to tam już się niektórzy drapią w głowę i cieszą, że tak się stało i to jest straszne, bo wspólnota pomyślana u swojego zarania tak, żebyśmy byli jakąś taką wspólnotą, naprawdę wspólnotą, organizmem, który na przykład jest zwarty i gotowy w momencie, kiedy czyhają zagrożenia, tak jak pan Putin, który chce coś pokroić, zabrać i jest rzeczywiście ta subsydiarność, jest pomocowość. Nic z tego wszystkiego nie zostało. Uwaga, pani Ursula von der Leyen potrzebuje pieniążków, żeby z nierównością płci walczyć. To jest na pewno palący temat w tej chwili w Europie. Nie wojna, nie to, że Niemcy posłały na przykład Ongiś 5 tysięcy hełmów. Nie, nierówność płci należy wyrównywać i co się skryje za tym, co przed chwilą usłyszeliśmy? Otóż to, że będą cięte fundusze spójności, czyli nie dostaną regiony pieniędzy. Z takich pieniędzy na przykład marszałkowie korzystali. Tego już nie będzie, no ale będziemy płcie wyrównywać. Taka sytuacja oto. Zaraz o tym podyskutujemy dalej. To jest program Polityka na deser. Jesteśmy w Polsce 24. Tu jest Polska. Tu jest Magdalena Ogórek. A tutaj Krzysztof Fezet. Dobry wieczór Państwu raz jeszcze. No i Europa się tak, wiesz co, ja tu nawet wynotowałem sobie dwie liczby. Zamiast 530 obecnych programów unijnych ma być tych programów, uwaga, 27, czyli po jednym na każdy kraj. Tak, polityka regionalna idzie, przepraszam, się czochrać, mówiąc brzydko, wiele rzeczy idzie na bok, a na sztandarach ma być federalizacja. Warto tylko przypomnieć, że kiedy kanclerz Scholz wspomniał w Berlinie o tym, że jemu już się weto nie podoba, nein, weto jest niedobrze, niedobre, to pierwszym europosłem z Polski, który się odezwał z aprobatą na ten temat, był pan Andrzej Halicki. Akurat przypadkiem z Koalicji Obywatelskiej, pewnie dlatego potem Donald Tusk, no nawet nie potem, tylko wcześniej dziękował Niemcom za wszystko, trzeba pamiętać. I to też w niemieckim języku, więc to zostało na pewno bardzo docenione. Zresztą dostał tam parę orderów i takich wyróżnień. Wiesz, co mnie tutaj zastanawia? Czego będzie się żądało od Donalda Tuska? Krótko mówiąc, od polskiego rządu, no ale w tej chwili szefem rządu jest pan Tusk, bo liczba tych różnych szantaży, jakie się pojawią, jest nieograniczona. Najpierw musicie wprowadzić Zielony Ład, żebyście w ogóle powąchali tę kasę. Równość, adopcja dla par jednopłciowych, no to też jest podstawa przecież. Nie będzie żadnego powąchania kasy, bo tej kasy po prostu nie będzie, bo Unia, dokładnie pani Ursula von der Leyen, hołduje staremu porządkowi. My jesteśmy od macochy, my jesteśmy Europa Środkowo-Wschodnia, Zachód ma być bogaty, my nie. My jesteśmy od tego, żeby ewentualnie... No ale panu Tuskowi jakąś kasę da, no. Ale po co? Znaczy tak, żebyśmy na Murzynów płacili, to owszem. No, żeby PiS nie wygrał wyborów też przy okazji. Nie, nie, chodzi Tusk o migrację. Mówi, że nikt w Europie nie ogra. Tylko i wyłącznie przecież będziemy wspierać to, co jest taką ideą fix, tak, czyli migrację. Na to będziemy ułożyć, sami nie dostaniemy nic. Bardzo ciekawy zabieg pani Ursuli von der Leyen, bo ona mówi, musi być więcej na innowacje. Ale uważaj, ośrodki innowacyjne nie u nas, bo co wolno wojewodzie, no nie, no czyli wiadomo, Niemcowi i Francuzowi, to nie innowacje. Tobie. Absolutnie, więc tak, będziemy Siemensa wspierali, będziemy wspierać różne takie bardzo ciekawe firmy. Będziemy, my będziemy się zwijać, bo po co rozwijać polską naukę, prawda? Tak, pani Barbara Nowacka już musiała dostać jakieś wytyczne, bo z kolei nie ma być, bo skoro nie ma być zadań domowych, podręczniki są pisane przez Niemców, no to chyba już wiemy, w którą stronę zmierza polska nauka, tak? I jak mają być kształcone polskie dzieci. No to jak jeszcze nie będzie innowacji, pieniędzy też nie będzie, ale uwaga, wyliczą państwu dokładnie ślad węglowy. Jak on będzie za duży, to będzie odbicie tego w rachunkach. No albo wkroczą po prostu, też myślę. Ale no, nie, ale ta cierpliwość się kiedyś musi w narodzie niemieckim skończyć. Wkroczą, to jest bardzo profetyczne, co ty powiedziałeś, bo już wrócili do tego, że wspólna armia europejska. Tak, przyjdzie Hiszpan, Niemiec, będzie ci porządek zaprowadzał. Ważne też, żeby mundury były takie same. Ale poczekaj, bo wspólna armia, to nie może mieć swoich mundurów wtedy, no bo to będzie drażniło. Istnieje dalej to uszyje, nie? Niemiecki wojskowy, przecież jego dziadziuś,
Nie trzeba zresztą niemieckiego wojskowego, żeby dziadziuś był w Wehrmachcie, prawda? No ale załóżmy, że mówimy o niemieckim wojskowym, to on nie zniesie widoku polskiego munduru. To muszą być wszystkie takie ładne, jedne... Taki dziadziuś to wyjmie ten mundur z szafy głęboko schowany. No proszę cię, panie. Widzisz. Tu u babci obraz z Polski, a tu mundur jeszcze. Nareszcie wiadomo, dlaczego pan Tusk mówił, że on sobie nie wyobraża, żeby tutaj obce siły miały wprowadzać praworządność. No jak ktoś mówi, że sobie czegoś nie wyobraża, no to znaczy, że sobie troszkę jednak wyobraża. Ale wiesz, że taki Niemiec czy Hiszpan w imię tej wspólnej armii uśmiechniętej europejskiej wkroczy też w ramach demokracji unijnej, to wiesz, walczący. No, walcząca to jest u nas, a to jest unijna taka demokracja. Ale jak przyjdą tutaj, to będą musieli walczyć. Nie, to oni będą musieli. Są też najpierw tacy Polacy, co zobaczą, że Niemcy wchodzą i po prostu odezwą się te takie resentymenty, że to kiedyś było niedobrze, że oni weszli, zamordowali 6 milionów ludzi. A mundury to będzie szybko, bo Hugo Boss istnieje dalej, no to co tam, wiesz, szybko jakąś produkcję uruchomić, tak jedna wspólny mundur europejski, no proszę też cię. Rację. No, też to się racja, wszystko wydarzy. Zwłaszcza, że nasz kolejny bohater już też dziękował, przecież nie tylko pan Tusk dziękował Niemcom, ale również pan Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, czy raczej niesprawiedliwości, dziękował bardzo niemieckim prawnikom za pomoc we wprowadzaniu tutaj nowoczesnej, walczącej demokracji przede wszystkim i praworządności. Pewnie. To jest bardzo ważne, a wcześniej też pięknie mówił pan Bodnar o tym, że Niemcy muszą nas, Polaków, oswoić. Bo jeżeli teraz przy tym stole mówimy, że ta uchwała neosędziów Izby Karnej właściwie nie istnieje w polskim porządku prawnym, no to dlaczego miałyby istnieć decyzje podejmowane przez neosędziów w sprawach rozwodowych na przykład? Rozumiem, że nie wszystkie będą z automatu wzruszone, ale wtedy, kiedy obywatel ma poczucie krzywdy, niesprawiedliwości, która się wydarzyła, wtedy tak. Tak jest i też moim zdaniem należałoby prawdopodobnie wprowadzić taki przepis, który mówi, że podważamy te wyroki, co do których możemy wskazać, że udział tego neosędziego w orzekaniu miał rzeczywiste, decydujące znaczenie na treść wyroku. Ale ja pamiętam taką bardzo... Każdy, kto przegra sprawę, może mieć takie poczucie. No tak, ale musiałby wykazać jakieś może dodatkowe okoliczności wskazujące na to, że na przykład, nie wiem, dana sprawa ma jakiś charakter rzeczywiście polityczny, i albo taki, że udział tego neosędziego mógł mieć jakiś dodatkowy wpływ, czyli musiałby wykazać jakieś nowe fakty czy okoliczności. Czyli ci sędziowie, których jego ekscelencja Bodnar z Tuskiem na zmianę nazywają neosędziami, to oni mogą teraz osądzać różne sprawy, ale tylko w taki sposób, żeby z wyniku tej sprawy czy z wyroku był zadowolony pan Bodnar lub pan Tusk. Lub jeśli to jest apolityczność zupełna. Czekaj, nie. Bo może się okazać, że sędzia, jeśli poprawnie się źle rozumiem, może się okazać, że sędzia, który orzeka, wydaje wyrok, miał znaczący wpływ na ten wyrok. To masakra by była jaka. Nie, słuchaj, to ma jakiś sens, bo popatrz, jak rozwodzi panią Kamilę Gasiuk-Pichowicz, to wtedy, chociaż jest neosędzią, to ten wyrok jest ważny i rozwód jest ważny, bo Kamila Gasiuk-Pichowicz nie wniosła tego, o czym pan Bodnar powiedział. Nie wniosła. Bo to możesz... Czyli szluz pozamiatany, tak? Tak, tak. No. Ale możesz, wiesz, jak jest neosędzia... A jak ci odwiedzi, jakby jej się odwiedziało teraz? Że co, że na nowy ślub? No, że na przykład ten rozwód to tak nie bardzo, tylko może ślub. To może złożyć i powie, to no, sędzia mnie tutaj tak, rozwodził. Bo sędzia miał znaczący wpływ na wyrok. Przepraszam, rejent ma wpływ na wyrok? No sędzia raczej, tak czy nie? Znaczy, no ja to wiem, tylko że ja nie studiowałem prawa. Ani ja też nie, ja z pozycji laika podobno, studiował prawo jakieś. Czyli ciekawe, jakie wyroki mógłby pan Bodnar wymienić jako te, w których sędzia nie miał znaczącego wpływu na wyrok, a już wiem jakie. To chodzi o wyroki polityczne. Czyli jak pójdzie telefon do sędziego z kasty, na przykład dajmy na to z Justycji, chociaż wiemy, że w Justycji nie ma ani jednego politycznego, nie, przepraszam, nie ma ani jednego apolitycznego sędziego, jedna literka, jak to zmienia sprawę, to są te sprawy, w których sędzia nie miał znaczącego wpływu, gdyż znaczący wpływ miał polityk, który zadzwonił. Oczywiście. No to mnie się to układa wszystko. A pamiętasz taką erę, kiedy to telefonowano do sędziego i on myślał, że pan Tusk dzwoni i mówił... I wtedy tak, Tusk miałby znaczący wpływ, prawda? Czyli sędzia, wtedy nie można podważyć już wyroku. Absolutnie. No tak, jak Tusk zadzwoni, tak podważyć wyrok, co ja gadam w ogóle. Wiesz co, pół godziny trwała ta rozmowa Adama Bodnara wczoraj z Piotrem Kraśko i to też była taka bardzo ciekawa sytuacja, że o praworządności i o tym, żeby prawa przestrzegać, prowadził rozmowę pan Kraśko, ale nie będę, nie będę się pastwić. Nie, pastwić nie, ale mógł złożyć zażalenie przecież do tych, moc pana Bodnara jest taka, że mógłby wtedy chyba wycofać te orzeczenia różne w sprawie pana Kraśki, bo pan Kraśko akurat, jeśli chodzi o Polaków w XXI wieku, to on ma największe powody, żeby być zniesmaczonym troszeczkę, nie płacić podatków przez ileś lat i nagle powiedzieli mu, weź zapłać teraz. To skąd miał wziąć 700 tysięcy? No ale wziął, znalazł. Tak samo z jazdą bez ważnego prawa jazdy. No też, prawda, pozwalali. Nagle nie, pokaż, czy masz prawo jazdy. Ja, jak mnie zabrali dwa razy?
Ja powiem ci tak, że ja się zastanawiam, na ile i jaka jest granica tego kpienia z widza prowadzona przez telewizję TVN, bo rozdzielę dwie rzeczy. To, że ktoś... Ja wierzę w nawrócenie. Jeżeli ktoś żałował, mam nadzieję, że to nie było udawane, jak on przyszedł do... No ale pan Kraśko, jak nawracał, to też bez prawa jazdy. To nie będę w to... No. No nie, to nie brnę w takim razie. Nie, no, ale... bardzo. Myślę, że powinien to załatwić. Nie, wiesz, no dobór do tematu... kogoś, kto prowadzi, no to jednak, no chyba, że to jest wszystko taki złoty melon z Polaków, nie? Że po prostu śmiejemy się wam w twarz, bo jesteście i tak przez nas wymużdżeni, że nie łapiecie takich niuansów, co? Tak może być z niektórymi widzami tej stacji, z niektórymi tak może być, a wciąż oczywiście, teraz ja no, wykażę się wielką wiarą w człowieka, wciąż mi się wydaje, że ci ludzie jeszcze potrafią odróżniać tak zwane fakty autentyczne, bo kiedyś się śmialiśmy z tego wszyscy, że nie ma czegoś takiego jak fakty autentyczne, no właśnie są fakty autentyczne i są fakty TVN. Tak, jak się tego nie odróżnia, no to się masieczkę. Niestety. Ja powiem ci, dlaczego ten wywiad, ja specjalnie go dosłuchałam do końca, całe 30 minut, dlaczego on był absolutnie niewiarygodny i właśnie nieautentyczny. Ponieważ pan Bodnar ma na stole teraz sprawę, którą ja bardzo śledzę dlatego, bo było niesamowite uzasadnienie wyroku w tej sprawie. I to jest chyba pierwsza sprawa w Polsce, która trwa 24 lata. Chodzi o, no wszyscy znamy, Marka Kubale, jego sprawę z Dolnego Śląska. I ta sprawa leży na stole teraz u pana Adama Bodnara, który mówił, że wcześniej, że Marek Kubala Sprawiedliwości nie doczekał za Zjednoczonej Prawicy. No i nie doczekał jeszcze wcześniej, bo ta sprawa, tak jak mówię, trwa 24 lata. Jest na stole u Bodnara, który spotkał się z Markiem Kubalą, to nie jest tajemnica, bo czytałam o tym w Onecie. Marek Kubala powiedział, słuchajcie, dajcie mi żyć, nie? Zakończmy już to, zróbmy jakąś ugodę, bo sąd mu przyznał 22 miliony złotych. No i jak sądzisz, co się stało? Wyrzucił go z gabinetu pan Bodnar? Nie, rozmowa była, natomiast prokuratoria generalna oczywiście ten wyrok podważyła, powiedziała, że trzeba do apelacji i nie wiem, czy na następne 20 lat ma Marek Kubala czekać i mógł jednym ruchem Adam Bodnar pokazać, to my jesteśmy praworządni, kończymy to, a to jest taka sprawa, że dopóki państwo polskie, bo mówię za sędzią, która dała ten wyrok, że to jest wyrzut sumienia państwa polskiego, że to jest hańba dla wymiaru sprawiedliwości państwa. I dopóki właśnie ta sprawa nie będzie sumienia, załatwiona. Przepraszam, się śmieję, ale sumienia... I odkładając Marka Kubala ad acta, dlaczego ja to poruszam? Bo takich poszkodowanych przez polski wymiar sprawiedliwości są tysiące. I oni jakby widzą w tym wyroku też pewną wytyczną dla siebie. I tego nie ma cały czas. Państwo tego nie daje, prawda? No więc jak można o praworządności mówić, jak podstawowe sprawy nie są rozwiązane? Pan Kącie powinien, mecenas Kącie powinien tym zająć. Ale on się zajmuje wojną z panem Bodnarem, więc nie ma czasu, bo oni tam się nawzajem, nie wiem, czy zauważyłeś na Twitterze, tam cały czas pan Kuń bije w tego pana Bodnara, że źle, że kiedy, że więcej... Typowe rodeo, wiesz, koń chce zrzucić jeźdźca. To jest typowe. Nosił koń po błoniach, ponieśli konia. No tak może być, choć za tego rządu to sądzę, że raczej nie, raczej nie. No ale cóż, skoro tyle mówimy o rządzie, no to oddajmy na chwilkę głos jego ekscelencji. Kiedy słyszę polityków PiS zapowiadających jakiś przewrót na wiosnę, wiem, że to tylko histeria przegranych. Ważne, żeby nie była zaraźliwa. No, wiesz. Ja miałem pana Tuska za takiego bardzo pewnego siebie, troszkę zwariowanego człowieka, troszkę jeźdźca bez głowy, no bo w końcu, jeśli ktoś w ciągu niespełna 10 miesięcy zapracował już przynajmniej na 3 trybunały stanu, no to jest trochę jeźdźcem bez głowy. A tutaj dostrzegam pewne znaki nerwowości. Znaczy, albo pan Tusk zrozumiał, że nie bardzo się nadaje, albo zrozumiał, że ta ekipa, o której podobno mówi, że to zgraja nieudaczników, no ale jakim nieudacznikiem trzeba być, żeby nieudaczników brać do rządu? Krótko mówiąc, chyba coś tam się pod nogami mu troszkę już pali, bo jeśli tutaj wyraża obawę, że oby optymizm PiS-u dotyczący wiosny, na przykład, jak rozumiem, przełamania pewnych sondaży, przełamania opinii publicznej, i on się boi, że to może być zaraźliwe, no to chyba chodzi o PSL, tak mi się wydaje. Najbardziej ten PSL może mu tam się gdzieś wymyka, albo to oczywiście kolejna ściema jest. Wiesz co, ja bym patrzyła na to głębiej, bo może być tak, że pan Tusk zaczął się zastanawiać, czy ludzie jednak na wiosnę, bo to tak będzie spójne z działaniami pana Kierzyńskiego. Nie będą chcieli robić wykopków? Nie, wyjdą na ulicę po prostu, w proteście. Wiesz, jak padnie kolejne taka przysłowiowa elektrownia. Przecież. No i właśnie, policja, prawda, pozamykamy, bo ja się zastanawiam, ile można zamykać, bo co miesiąc będą kogoś wsadzać, czy tam co dwa tygodnie. No to kadry... pozwalniają, tam mają jakiś tam pewnie swoich, wiesz, no przecież elektorat Platformy to jest 80, przepraszam, w więzieniach 80 kilka ludzi głosowało, 80%, przepraszam. Nie, ale to chodzi trochę inaczej. Głosowało na Platformę, więc mają kogo podmieniać. Nie, to idzie inaczej, że inflacja wzrasta, zamkniemy Romanowskiego, tak? No tak. Rafał... To jest malejenie.
nie maleje. Rafako upadnie, zamkniemy hipotetycznego Wosia, tak? Potem jeszcze coś się wydarzy, to jeszcze zobaczymy, kto tam został. Nie? I to tak, a jak tak już po prostu się bardzo dużo wydarzy, jak już ziemia się pali pod nogami, to zamkniemy Palikota. Trudno, no. No bo trzeba pokazać, że to cały czas tylko nie ten PiS, że jesteśmy tacy symetryczni, że swojego też, nie? No tak, tylko że Palikot ostatnio wcale nie był już taki protuskowy, więc to też jest tak. No. Zobaczmy tymczasem, co z budżetem, bo ten budżet to też taka sprawa paląca. Lewica zabrała głos na ten temat. Kiedy przyjdzie najważniejsze głosowanie najważniejszej ustawy w roku, ustawy budżetowej, nie ma możliwości, żeby członkowie, członkini tego klubu głosowali niezgodnie z tym, co ustalimy. Przecież pracujemy właśnie w rządzie, żeby ten budżet był jak najlepszy. I jeżeli taka dyscyplina, którą wprowadzę w klubie, zostanie złamana przez kogoś, to dla takiej osoby nie będzie już miejsca w klubie parlamentarnym, koalicyjnym klubie parlamentarnym Lewicy. Tylko mnie popraw, żebym dobrze wiedziała, że to chodzi o ten budżet z tym deficytem. Chodzi o budżet z deficytem i chodzi o to, że no tutaj pani Anna Maria Żukowska wykazała się dużą lojalnością wobec pana Tuska, mówiąc delikatnie, bo przecież wiadomo, że chodzi o spacyfikowanie partii Razem i generalnie spacyfikowanie Lewicy. Zastanawiam się, co ma obiecane pani Anna Maria Żukowska i w ogóle Lewica, być może szerzej, od pana Tuska, że oni w tej chwili sami się już nawet... Nie trzeba ich grillować. Tusk już nie musi nic robić. Oni sami pod siebie podkładają ogień, kładą się i bierz nas z grilla, weź nas. Proszę cię, wiceministra edukacji, jak nic. Pani, no to tak. A jak? Ale to pani Żukowska jest, przepraszam, że to powiem, ale jest chyba zbyt inteligentna tam. No. No może być tak, że jedna wiceminister przekracza inteligencją całą pozostałą obsadę resortu jednak mimo wszystko. A tam jest pani Lubnauer, pani Mucha, ale pani Nowacka. Pani Żukowska i wyrzuci na przykład jeszcze jakieś lektury. No daj spokój, przecież sytuacja jest rozwojowa. Wyrzuci. Wyrzuci, no przecież nie dorzuci, jak wyrzuci. Mają mniej czytać rację. Dzieci. Też rację. No, a trzeba czytać, trzeba czytać. Trzeba książki, czytać. Książki mają przyszłość. Mają, to jeśli mogę dwa słowa, to się pochwalę kochanym widzom naszym, bo właśnie moja najnowsza książka ukazała się pod tytułem Król Olchi. Mam nadzieję, że będą państwo czytać w jesienne wieczory, bo taka historia bardzo łapiąca za serce. Jeśli państwo pamiętają słynny film Pianista, myślę, że chyba wszyscy widzieli, tam jest taki najsłynniejszy epizod, kiedy oficer Wehrmachtu ratuje Władysława Szpilmana. Niezwykła historia. Ja się zastanawiałam, wyszłam od tego, dlaczego nie ma żadnej ulicy w Niemczech Hosenfelda, zaułku, skwerka. Dlaczego Niemcy nie, prawda, nie pokazują, mieliśmy takiego Hosenfelda. No bo całe życie Hosenfelda pokazuje, że można się było zachować inaczej i cała ta narracja niemiecka o tym, że myśmy nie wiedzieli, co się dzieje w Auschwitz. Niemców zaczadziło, napadli jacyś naziści. Niemiec zostawia notatki z lat 39-45, który wyraźnie pokazuje palcem, wskazuje, że to Niemcy dopuszczają się bestialskich zbrodni, rozlicza też to w wymiarze naruszania naszej tkanki, architektury miast, czyli tej tkanki kulturowej bardzo ważnej. To wszystko zostaje, kilkakrotnie jest narażony, że rzeczywiście jego rodzina jest narażona i przechodzi przez to wszystko tylko dlatego, że w domu go wychowano na głęboko wierzącego człowieka. Tylko dlatego jest w stanie rozróżnić dobro od zła. Niesamowita historia. No starałam się opowiedzieć jak najlepiej umiałam. Czy mi wyszło, no to oczywiście zależy od państwa. A czy będzie przełożone na przykład na język niemiecki? Właśnie bardzo bym chciała, ponieważ wiem, że były zabiegi i to też rodzina Szpilmanów zabiegała o to, żeby tego Hosenfelda jakoś uhonorować. No i tam jest w Niemczech taka twarda postawa, wiesz co mówią, że on nie usłuchał rozkazów. Aha. Tak. No to nie był dobry Niemiec. To nie był dobry Niemiec. Dobry Niemiec słuchał rozkazów. Tak. To był taki wybryk natury, który nie miał prawa się wydarzyć. Oczywiście też czytelnicy znajdą historię Ottona von Wächtera, bo ja opowiedziałam dobro na tle zła, żeby ono tak mocniej wybrzmiało, więc ci czytelnicy, którzy chcieli jeszcze dokończenia moich poprzednich historii, to też znajdą, ale ja myślę, że ta opowieść o Wilmie Hosenfeldzie jest też opowieścią o tym, że wiara człowieka ratuje zawsze w najgorszych... W najgorszych sytuacjach, tak? Najgorszej rzeczywistości, że pokazuje taki azymut życiowy i potrafi rozróżnić, powartościować, tak? Na szali życia. No właśnie, widzisz, no niestety. A ja z kolei to życie bez wiary, no nie zawsze tak się da, prawda, rozróżnić. Nawet kiedy ktoś chce rozróżnić dobro od zła, kiedy tak słyszę dzisiaj o tej lewackiej rewolucji, która zalewa w tej chwili Europę,
to mam wrażenie, że to są też ludzie, którzy sami sobie krzywdę robią. Nawet tu już mają problem z tym, co jest dla nich dobre. No i Europa się laicyzuje na potęgę i próbuje nam wmówić, że bez Boga to najlepiej, ale myśmy się nauczyli przez swoją historię, bo historia Polski jest ściśle związana, prawda, z Kościołem, że to nie przejdzie po prostu. Wracamy do Państwa za chwilkę.